Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Łukasz Jasiu, Zycha. Dzień dobry Łukaszu, czołem. Dzień dobry, witam Cię Arturze, witam Państwa. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją naszego nieformalnego cyklu spotkań z byłymi specjalsami, z ludźmi sił specjalnych, bo służby oczywiście jak najbardziej u nas goszczą, ale mieliśmy spotkania z różnymi osobami, które wykonują zadania specjalne zarówno po stronie tej bardziej policyjnej, ale także i wojskowej. Macie Państwo już możliwość odsłuchania rozmów tym razem z Jasiem, a poprzednio i z Wasylem, z osobami związanymi z wojskami specjalnymi. Jasiu jest byłym specjalsem, dowódcą sekcji szturmowej, uczestnikiem wielu misji i operacji specjalnych, o których najpewniej nie za bardzo będziemy mogli mówić. Ale no, o czym też rozmawiamy i na co też kładę duży nacisk, rozmawiamy o tym, co robić po służbie. Po służbie, czyli nie popołudniami, ale już podejściu do cywila, czy tym bardziej podejściu na emeryturę. Jasiu jest założycielem i właścicielem biura detektywistycznego Detektyw Zycha z Katowic, a ponadto jednym z założycieli Międzynarodowej Agencji Detektywistycznej, o której na pewno jeszcze dzisiaj wspomni. Jest także instruktorem m.in. strzelectwa, operuje dronami i tak dalej. O czym jeszcze powinienem tak naprawdę dodać? Myślę, że to wszystko wyczerpałeś chyba dość mocno ten zakres, w którym się obracałem. Trudno było tak naprawdę porzucić coś, co się przez tyle lat robiło i odnaleźć się w nowym środowisku? Czy podobnie jak Wasyl tak naprawdę no, od dłuższego czasu do tego wszystkiego w pewien bardzo świadomy sposób się przygotowywałeś? Wiesz co, Artur? Trudno było się rozstać, ale nie było trudno się odnaleźć na rynku cywilnym pracy. Trudno było się rozstać dlatego, że spędziłem w wojsku prawie 18 lat i nie ukrywam, że jest to kawał czasu w moim życiu, z czego 12-13 lat spędzonych w wojskach specjalnych to już jest w ogóle niesamowity czas i okres mojej służby. Nie jest to łatwe bycie specjalsem i dla siebie i jak dla rodziny, która ma w swoim mieszkaniu, domu taką osobę. No a dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że w większości po prostu nas w domu nie ma. W większości spędzamy czas na ćwiczeniach, wyjazdach i krajowych, i zagranicznych. Stąd też decyzja między innymi o odejściu i zajęciu się czymś innym. Ponieważ zajmowało mi to bardzo dużo czasu, no i oczywiście zawsze kosztem rodziny. No potwierdza to poniekąd to, co mówił też Wasyl, tak? On tam wskazywał, że większość wręcz część roku spędzał niestety poza domem, tak jak mówisz, szkolenia, pewne akcje. No i to wszystko też się przekłada niestety na życie rodzinne. Praca pasjonująca, fascynująca, filmowa, że tak powiem, trochę taką popkulturą, ale jednak, no, ja to zawsze kojarzę sobie, był kiedyś taki serial z Markiem Konradem, tam było ewidentnie widać, jak właśnie na rodzinę wpływa, no, służba niełatwa, pasjonująca, ale jednak niełatwa i bardzo często właśnie kosztem rodziny. Tak, zgadza się. Co ja po odejściu moją służbę w wojskach specjalnych odbieram jako wspaniałą przygodę. Nie każdemu jest dane być w tylu miejscach, uczestniczyć w tylu rzeczach, szkolić się, doświadczać tego wszystkiego, czego miałem możliwość i jednocześnie coś, na czym mogłem zarabiać, a jednocześnie sprawiało mi to satysfakcję. No to jest w dzisiejszych czasach rzadkość, żeby to połączyć. Satysfakcja plus możliwość zarobku. Dlatego ja zawsze uważam, że osoby, które starają się o przyjęcie do służby w wojskach specjalnych, muszą być świadome swojego wyboru już na wstępie, zanim jeszcze złożą
ankietę personalną, zanim dojdzie do pierwszego kroku, muszą być świadomi tego, jakie poniosą tego konsekwencje w przyszłości, ponieważ służba w wojskach specjalnych to jest też oddanie się tej służbie. Nie można czegoś robić na 70-80%. Tu nie ma mowy o czymś takim. Tu po prostu albo w tym jesteś, albo cię w tym nie ma. I to się przekłada na ciebie i na pracę całego zespołu i sekcji, z którą pracujesz. Proces kwalifikacji jest długi, ciężki, a więc osoba, która chce się związać z wojskami specjalnymi, powinna to dokładnie przemyśleć. Poczynając od składania ankiety, żołnierz następnie jest zapraszany na kolejny etap kwalifikacji, taki jak sprawdzenie sprawności fizycznej, egzaminy na basenie, sprawdzenie znajomości języków obcych. Jest spotkanie oczywiście z komisją, w której skład wchodzą psycholodzy, instruktorzy. Również jest zawsze oddelegowana jakaś osoba, jakiś operator z zespołu szturmowego. No i oczywiście sito badań psychofizycznych, psychotechnicznych na temat tego, aby w celu zweryfikowania motywacji danego kandydata, sprawdzenia cech osobowościowych pod kątem właśnie pracy w wojskach specjalnych. Po pozytywnym zweryfikowaniu takiej osoby, osoba dostaje zaproszenie na kolejny etap, jakim jest selekcja. Selekcja jest to ciężki moment w kwalifikacji do procesu, do dostania się do wojsk specjalnych. Już na ten temat rozmów było pewnie wiele. No i tak naprawdę selekcja jest to czas, w którym kandydat do służby w wojskach specjalnych musi pokazać przede wszystkim silną wolę walki ze sobą, ze swoimi słabościami, z tym, że potrafi przetrwać w skrajnie ciężkich warunkach, potrafi pracować w grupie, potrafi też podjąć jakąś inicjatywę. No i przede wszystkim to, co cechuje takie osoby, to silna motywacja. No nie może być tak, że ktoś, kto napotka jakieś problemy, po prostu się w tym momencie podda, tylko musi starać się to przezwyciężyć i napędzać się po prostu do dalszego działania tym, że udało się to pozytywnie przeskoczyć, ten moment tego progu, tego bólu czy problemu, jakiego napotkał w trakcie. I to tak naprawdę też świadczy o ambicji takiego człowieka. Na selekcji są psychologowie, są instruktorzy. To jest kolejny etap, na którym również można wyeliminować taką osobę. Poza tym zdarza się też, że kandydaci sami rezygnują, nie całkowicie, to znaczy odchodzą z selekcji, twierdząc po prostu, że to jeszcze nie ten moment, że muszą jeszcze coś poprawić. Myślę, że to jest dojrzała decyzja w tym momencie, ponieważ sama selekcja to nie jest już proces na sprawdzanie swoich umiejętności, trenowanie czy ćwiczenie. Na selekcję trzeba przyjść przygotowanym, a ten proces jest też długi, te przygotowania też trwają. Chłopaki, którzy odeszli też na emerytury, również podjęli kroki w kierunku takim, że w dzisiejszych czasach, w tym momencie szkolą w cywilu teraz osoby, które chcą się przyjąć do jednostek wojsk specjalnych, organizują preselekcję na bardzo wysokim poziomie i to naprawdę, naprawdę wygląda bardzo fajnie. W momencie, gdy kandydat dostanie się już do służby, kolejna niespodzianka przed nim, czyli tak naprawdę 12-miesięczny okres szkolenia bazowego, gdzie 9 miesięcy to jest szkolenie podstawowe, do którego zaliczamy między innymi takie tematy jak szkolenia strzeleckie, taktyka czarna, zielona, szkolenia medyczne, zgrupowania górskie, wodne, szkolenia spadochronowe, do tego kursy serii A, B i słynny kurs serii C, który no też pozostawia ciekawe wspomnienia. Nawet spotkałem się z takimi opiniami, że niektóre osoby kończące kurs serii C powiedziały, że wolałyby jeszcze raz iść na selekcję niż przejść kurs serii C. No jest to jakiś sposób do zrozumienia, ponieważ jest to kolejny ciężki moment w tych procesach całych kwalifikacji. Kolejne 3 miesiące to już są typowo szkolenia specjalistyczne. Tutaj szkolimy żołnierzy pod kątem snajperskim, pirotechnicznym, łączność czy szkolenia dowódcze. Po takim etapie, jeżeli żołnierz zaliczy każdy z poszczególnych przedmiotów, bo zaznaczam, że każdy musi być zaliczony z oceną pozytywną, żeby móc myśleć o trafieniu na zespół szturmowy. Żołnierz trafia wtedy na zespół szturmowy po pozytywnym zaliczeniu wszystkich tematów, ale również, co jest kolejnym zaskoczeniem, co
co dla niektórych. I chciałbym tutaj wrócić też do wywiadu, który robiłeś z Wasylem, który wspomniał o tym, że zdarza się, że pomimo sita selekcji ktoś trafi też na zespół szturmowy. Może się też tak zdarzyć. To są naprawdę znikome przypadki. Nie wiem, może w mojej karierze były takie dwa, ale zdarza się, że pomimo tego, że ktoś trafi na zespół szturmowy, gdzie tak naprawdę też zaczyna udoskonalać to wszystko, czego się nauczył, bo to jest po prostu kolejny etap całej naszej służby, czyli dalej szkolenie, udoskonalanie, dążenie do perfekcji tego wszystkiego, czego się nauczył. Również jeżeli decyzją, że tak powiem w cudzysłowie, starych operatorów na zespole nie zostanie zaakceptowany, ponieważ będzie miał jakieś problemy z wgryzieniem się w strukturę zespołu, w życie i codzienną pracę na zespole, z różnych przyczyn, w których tutaj nie ma co wnikać, również może tak się zdarzyć, że ta osoba nie zostanie definitywnie oczywiście wyrzucona z jednostki, ale po prostu zostanie przeniesiona na etat poza zespołem szturmowym. Sporo powiedziałeś i sporo tak naprawdę powiedziałeś o to, co za chwilę chciałem pytać, ale na dwa takie elementy chciałbym zwrócić uwagę. Pierwszy, trochę wracając do tego, co mówiłeś wcześniej, o pewnej pasji i misji pojedynczego żołnierza, że tak się wyrażę, bo niezależnie od tego, jakie pieniążki byśmy otrzymywali, jednak polega to na służbie ojczyźnie i nie podlega to żadnym wątpliwościom. Ale drugi taki element, o którym chciałbym powiedzieć, to jest właśnie kwestia taka, może to nie zabrzmi najlepiej, ale psychiki, właściwie psychologiczna. Ja staram się w podcastach też o tym mówić, bo bardzo lubimy oceniać ludzi, tak? Niestety jako społeczeństwo mamy taką tendencję i oceniamy, że ja to bym zrobił tak czy inaczej, tak? Psychologowie zawsze mówią, że żeby kogoś ocenić, trzeba by się znaleźć dokładnie w takiej samej sytuacji, na co de facto szans nie ma. I dlaczego o tym mówię? Pierwsze, bardzo fajnie to powiedziałeś moim zdaniem, chociaż nie lubię słowa fajnie, że musi być dojrzała decyzja, aby na którymś momencie kwalifikacji selekcji powiedzieć dziękuję, odchodzę, nadrobię pewne zaległości, wrócę, bądź nie, bo to też należy uszanować. A drugie, podobna też decyzja pewnie, kiedy przychodzi ten moment, że po prostu się odchodzi do cywila, bądź po prostu się odchodzi na emeryturę. Wydaje się, że ta kwestia właśnie związana z tym, co siedzi w naszych głowach, jest niemożliwie ważna. Dwa, dobrze poukładane życie rodzinne też pomaga w służbie, bo chcemy tego czy nie, nie da się to, tak jakby niektórzy chcieli, odciąć to, co wychodzę z domu i jestem w jednostce, wychodzę z jednostki, jestem w domu i te problemy zostają po jednej czy po drugiej stronie. To nie jest do końca możliwe, więc bardzo ważne jest jednak, jakby nie patrzeć, uporządkowanie sobie pewnych rzeczy w głowie, bo jakby nie patrzeć, nie tylko w treningu, ale i w tak zwanym boju, może to mieć niestety przełożenie na bezpieczeństwo nie tylko danego żołnierza, ale i całego zespołu, a dalej w konsekwencji powodzenia całej misji. Słuchaj, tak, mądre słowa tutaj powiedziałeś odnośnie właśnie tych dojrzałych decyzji, odnośnie życia w rodzinie w momencie, gdy się służy w wojskach specjalnych. O ile dorosła osoba, tak jak żona czy mąż, jest w stanie to zrozumieć, zaakceptować, tak gorzej jest, jeśli chodzi o dzieci, ponieważ no, dzieci zawsze będą tęsknić i ciężko jest dziecku pewne rzeczy wytłumaczyć. Szczególnie w przypadku, gdy większość czasu nie spędzasz z nimi w domu, tylko spędzasz poza domem. No i to jeszcze w pracy, która naprawdę sprawia ci ogromną satysfakcję. Dlatego, tak jak mówię, zalety i wady. O zaletach można mówić bardzo dużo. Służba w strukturach wojsk specjalnych jest pełna pozytywnych wrażeń. Oczywiście zdarzają się też negatywne, bo bez tego by to nie istniało, ale o tym się potem nie pamięta. Zaskakujących sytuacji jest bardzo dużo. Nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek nudzie, rutynie. Jesteś tutaj na ciągłych obrotach. Ciągle doskonalisz swoje umiejętności, swoją wiedzę. I tak naprawdę osoba, która jest zakręcona, ma zajawkę na tym temacie, tylko po prostu ją to cały czas napędza. To, co cały czas robi, powoduje, że cały czas jest napędzana do dalszego działania. Szkolimy się w różnych dziedzinach, o których wcześniej mówiłem, bo to, co chłopaki robią na szkoleniu bazowym, to się tak samo przekłada potem na cały proces szkolenia, po to, żeby to tylko udoskonalać,
w momencie, gdy po prostu dochodzi do wyjazdów na misję, no i tam wykonuje się już zadania no, bojowe o charakterze bardziej militarnym. Oczywiście wszelkie ćwiczenia i szkolenia, które są w Polsce czy poza granicami kraju z obcymi wojskami, innymi nacjami, innymi żołnierzami wojsk specjalnych, zawsze są prowadzone w jak najwyższym realizmie. Tak to jest już robione, jeśli chodzi o ćwiczenia, żeby jak najmniej rzeczy potem na misji mogło tak naprawdę nas zaskoczyć, czego nigdy do końca i tak nie jesteśmy pewni. Jedyni, czego możemy być wtedy pewni, to swojego wyszkolenia, tego, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, żeby mieć spokojną głowę o swoje umiejętności, wiedzę i o swoje doświadczenia. Jeszcze jeden taki element mi się nasuwa, niespecjalnie pozytywny. W dobrym związku, nieważne czy małżeńskim, czy partnerskim, no to jednak ta partnerka, bo przyjmijmy, że jednak większość specjalców to panowie, no ona się zorientuje, kiedy mówisz, że musisz nagle wyjechać. Ona będzie wiedziała doskonale, czy ty jedziesz na ćwiczenia, czy ty nie jedziesz na ćwiczenia. Ten moment chyba też jest trudny. Zwłaszcza dla niej, bo dzieciom może pewnych rzeczy nie mówi, tak? Ale kiedy mówisz, że nie wiesz do końca, kiedy wrócisz, no to ona już wie. Wiesz co, zdarzają się różne wyjazdy. Wyjazdy 5-dniowe, 14 miesięczne, 7-miesięczne, różne. Są sytuacje, w których się o tym mówi, są sytuacje, w których się nie mówi. No wyjazd 7-miesięczny, 6-miesięczny przeważnie świadczy tylko o jednym, nie jakoby o zwieńczeniu wieloletnich szkoleń i marzeń tak naprawdę każdego specjalista, bo każdy chyba dąży do tego, przynajmniej tak było w moim przypadku. Dążenie do tego i ja z takim założeniem też przyszedłem do tej jednostki, w ogóle do wojska. Moim celem gdzieś od początku było to, że ja po prostu chciałem wyjeżdżać na misję. I w moim przypadku się to udało. Pewnie wszyscy słyszeli o takim syndromie jak syndrom misjonarza. O tym się ogólnie mówi. Jedni się z tego śmieją, inni, którzy gdzieś tego doświadczyli lub są blisko osób, które tego doświadczyły, zdają sobie sprawę, że to się dzieje. I ja jestem tego żywym przykładem. Przebywałem w różnych częściach świata, kraju, na ćwiczeniach, na misjach, ale wracając zawsze miałem jakąś potrzebę po jakimś czasie jak najszybszego powrotu do służby i chęci wyjechania ponownie. Byłem w takich miejscach na misjach jak Liban czy Afryka, a oczywiście Irak, Afganistan i tak naprawdę tutaj po pierwszym wyjeździe do Iraku dopadł mnie ten syndrom taki misjonarza. Zawsze jest tak, że zawsze tęsknisz, jak jesteś na misji, ale starasz się skupiać i myśleć o tym, co się dzieje tam na miejscu, żeby mieć tak, jak właśnie słusznie zwróciłeś uwagę wcześniej, mieć czystą głowę. Wiadomo, że jest bardzo dużo momentów, w których nie jesteś w stanie nic zrobić, jeżeli w domu coś się dzieje, czy dziecko jest chore, czy trzeba z nim iść do lekarza, czy i te inne problemy, które się nawarstwiają też w trakcie twojej nieobecności, choćby naprawy związane z naprawianiem samochodu, czy czegokolwiek w domu. Nie jesteś w stanie na to wpłynąć i to jest bardzo takie deprymujące, jeśli chodzi o fakt tego, że chciałbyś, a nie możesz. I wracając do tematu syndromu misjonarza. Tu pierwszy raz doświadczyłem powrocie mocno tego, że tak jak mówię, pomimo tej tęsknoty wracasz do domu, mijają 2-3 miesiące, wracasz z powrotem na jednostkę, wracasz do służby i tak naprawdę nie przyznając się rodzinie, myślisz już o tym, żeby mieć możliwość wyjazdu jak najszybciej. I miałem takie możliwości, że udawało mi się potem wracać i dzisiaj uważam, że to było coś wspaniałego. Nie każdy miał taką możliwość, mi się to udało, miałem możliwość przede wszystkim szczęśliwie wrócić. No i przyszedł ten moment, kiedy stwierdziłem, że jest już czas na to, że w tym domu jednak trzeba już zostać. Trzeba teraz drugą część poświęcić już teraz rodzinie, dzieciom, ale jednocześnie
robić dalej coś, co będzie mi dalej sprawiało satysfakcję. I tutaj możemy właśnie mówić o tym, w jaki sposób można się odnaleźć na rynku cywilnym po odejściu, które no nierzadko nie jest łatwe dla niektórych osób. Trochę przejąłeś rolę gospodarza, chciałbym zauważyć nieśmiało. Zaczynam się tutaj czuć niepotrzebny. Reżyserujesz całością. Mówiąc całkowicie poważnie, tak, myślę, że jest parę rzeczy na misjach, które mają miejsce i różnych wydarzeniach, które byśmy misjami nie nazwali, kiedy, no mówmy się, Jasiu, no nie zastanawiamy się nad praniem, kto przygotuje jedzenie. Nie musimy się martwić, co się dzieje z dziećmi, nie musimy się martwić problemami żony w pracy, zepsutym samochodem, wizytą u dentysty czy zapłaceniem ubezpieczenia, tak? Mamy rzeczy ważniejsze do zrobienia. Zgadza się. Może to jest to. Druga kwestia jeszcze chyba też PTSD i jeśli chociaż tym drugim trochę jakoś państwo się zajmuje, to tym syndromem, o którym mówisz, mam wrażenie, że trochę mniej. Ale bardzo fajnie i płynnie przeszedłeś, tak jak powiedziałem, trochę żartując, czuję się niepotrzebny, ale przeszedłeś płynnie do tej kwestii, co robić potem, gdzie też niekoniecznie nasz dzień, nasza praca będzie mocno uregulowana, ale jednak jesteśmy na miejscu, robimy rzeczy, powiedziałbym, bezpieczniejsze, nie zawsze oczywiście, ale jednak. No i tutaj szukam pewnego wątku, ja go co prawda znajduję, ale chciałbym, żeby to też z naszej rozmowy trochę wynikało, żeby też naszych słuchaczy zaciekawić, no bo umówmy się, uzyskałeś umiejętności, które zazwyczaj, przynajmniej w takim odbiorze społecznym, jakby się zastanowić, co z nimi robić w cywilu, to ktoś powie, zasadniczo po prowadzeniu szkoleń to nic. A tutaj się okazuje, tutaj poszedłeś we własną działalność, idziesz też w działalność międzynarodową, jeśli chodzi o usługi detektywistyczne. No, niestety, ten obraz detektywów i branży jest bardzo uproszczony, tak? Bo to są kwestie oczywiście rozwodów, to są kwestie pewnego pana z fryzurą na lotnisko, który udaje detektywa i psuje ten rynek. Ale tak naprawdę przecież to wszystko, czego się nauczyłeś, można w pewien sposób wykorzystać. Bo jasne, nie będziesz szturmował przecież zdradzającej żony, ale no, te twoje umiejętności, chociażby związane z zakamuflowaniem się, pewnego rodzaju udawaniem, przebywaniem w danym miejscu bardzo długo, bez potrzeby wsparcia z zewnątrz, no mogą być wykorzystane, zwłaszcza, bym powiedział, przez duży biznes, tak? Bo czy to będzie fabryka lewych fajek, czy to będzie jakaś fabryka, która coś najnormalniej w świecie jeszcze innego podrabia i ten, kto to produkuje, wie, że coś się dzieje i potrzebuje materiału dowodowego na to wszystko, a najpierw potwierdzenia w ogóle pewnych informacji. No to nie, że już od razu powiem, że z braku zaufania do aparatu państwowego, ale jednak pójdzie najpierw do sprawdzonego biura, do sprawdzonych ludzi o bardzo szczególnych umiejętnościach, którzy najprawdopodobniej sobie z zadaniem poradzą i ten materiał zostanie stworzony. I co sam niejednokrotnie słusznie zauważasz, przecież dobrze zrobiona robota, bo rynek też bywa psuty niestety, ale dobrze zrobiona robota powoduje to, że również i ty znajdziesz się w sądzie, bo będziesz musiał, jak to ładnie ująłeś w naszej pozaantenowej rozmowie, swojego materiału bronić. Zgadza się. Pozwolę sobie wrócić do tego, co powiedziałeś jeszcze odnośnie poprzedniego tematu, bo ja o tym nie wspomniałem, a ty to rozwinąłeś i to jest bardzo ważne. Jak na faceta przystało coś, co takie rzeczy jak to, że masz jedzenie gotowe, masz wyprane, wypracowane, to się właśnie dzieje na misji, bo to masz gotowe, bo ty masz się skupić na swojej robocie, a nie na tym. Jeżeli przyjeżdżasz do domu, no to bierzesz się za to wszystko sam. To znaczy sam, w sensie takim, że wracasz i musisz ty sam wrócić do tego w domu. I to jest właśnie też ważne, te przestawienie się potem, ten czas potrzebny na przestawienie się na właściwe tory, żeby móc do tego wrócić. A wracając do tematu całej naszej detektywistyki i tego środowiska, o którym mówisz, no zaczynając od pana, o którym wspomniałeś, ja nie chcę tutaj wchodzić w rozmowę na ten temat. Ja nie miałem nigdy z nim styczności. Opinie, które słyszałem,
Są różne i też nie będę ich cytował ani o nich mówił, ponieważ tak jak mówię, ja nie miałem styczności, nie wiem ile jest w każdej opinii prawdy, ile nie, więc akurat ten temat wolałbym zostawić. Natomiast jeśli chodzi o pomysły na swoją działalność, no tak, wpadł mi taki pomysł. To znaczy, to też nie jest tak, jak powiedział Wasyl, że wydaje ci się, że nagle coś wymyślisz 2 miesiące przed odejściem, strykniesz palcem i to się stanie. To tak nie działa. Na to trzeba troszeczkę wcześniej popracować. Ja tematem detektywistyki tak naprawdę gdzieś zająłem się na przełomie studiów w wieku 20 iluś lat, ale potem ten temat troszeczkę, w sumie nie troszeczkę, całkowicie ucichł z powodu tego, że wstąpiłem do wojska, ale zaczął wracać dość długi czas temu. No i też stwierdziłem, że dlaczego by nie? Wielu chłopaków poszło w różne kierunki. Czy jako instruktorzy strzelectwa mają strzelnice, prowadzą preselekcje, są chłopaki, którzy poszli w kierowanie pojazdami. I to są wszystko umiejętności, które tak naprawdę zdobyli też w wojskach specjalnych, więc super, super, że potrafili to wszystko wykorzystać. I nie jest tak, że tego się nie da przenieść do pracy w cywilu. Uważam, że jednym takim wspólnym mianownikiem, który łączy wszystkie te osoby, które gdzieś mają możliwość służenia w wojskach specjalnych, czy nawet w każdych innych służb i w innych służbach mundurowych, cechują bardzo ważne takie cechy osobowe, jak kreatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, praca pod presją czasu, pod wpływem adrenaliny, organizacja swojej pracy. To jest coś, co na rynku pracy przez przyszłego pracodawcę jest naprawdę uważane za coś cennego. No nie czarujmy się, że rynek pracy cywilny w dzisiejszych czasach ma takie braki i to w każdej dziedzinie. Czy to chodzi o ratownictwo medyczne, czy o pracowników budowlanych, spawaczy, instruktorów. Wszyscy wiemy, jak teraz wyglądają realia i jak to wszystko wygląda. Jeżeli ktoś chce przenieść te wszystkie rzeczy, zdobyte doświadczenie, to naprawdę to się da zrobić. Ale tak jak mówię, to nie jest proces, który się robi na pstryknięcie palca. To trzeba zaplanować i dobrze przemyśleć to, co chce się robić w przyszłości. Ja wybrałem działalność gospodarczą. Dlaczego? Tak jak mówię, no detektywistyka to był temat, z którym już zderzyłem się dużo wcześniej i gdzieś zacząłem się kręcić i nabywać doświadczenie w trakcie już służby. I dzięki temu, że poznałem na swojej drodze kilku wspaniałych ludzi z branży detektywistycznej, miałem możliwość realizować się w tym kierunku, wykonywać jakieś drobne zlecenia. Więc na pewno było mi już trochę łatwiej. Jasiu, jeśli pozwolisz, delikatnie się wtrącę. Bo już w podcaście były osoby związane i z branżą detektywistyki, i trochę powiązane te z branży bezpieczeństwa fizycznego, tak to nazwijmy. One mają podobne swoje problemy, podobne swoje mankamenty, ale tak naprawdę gdzieś takie, no szukam dobrego słowa tak naprawdę, ale coś ciąży na obu tych branżach. Ale moim zdaniem detektywistyka w żaden sposób nie musi być nudna, nie musi być marnie opłacana, bo tak naprawdę wyzwań jest sporo. Nawet i sprawa dotycząca rozwodu może być bardzo ciekawa i mająca swoje wyzwania, bo przysłowiowy przeciwnik może być mocny. Ale tak naprawdę chciałbym cię zapytać, jak wygląda ta dzisiejsza, w pewien sposób nowoczesna detektywistyka? Bo mamy nowe technologie, mamy drony, którymi też się sam zajmujesz. Mamy przecież super oprogramowanie analityczne, które wspomaga w ogóle cały ten proces, którego nie trzeba często samemu robić i szarych komórek na to męczyć i, brzydko mówiąc, marnować też czasu, bo może algorytm za nas to zrobić. Mamy szeroki wachlarz w ogóle narzędzi OSINT-owskich, bo traktuję to trochę szerzej niż sam biały wywiad. Jeżeli dołożymy do tego to, co w przyszłości i to bardzo bliskie i za chwilę to wszystko nam połączy, sztuczną inteligencję, kreatywność, o której sam mówisz, wśród ludzi, to może się okazać, że właśnie taki detektyw
No to w ogóle ta jego nazwa nawet już nie będzie do końca adekwatna, ale to może być naprawdę inspirująca, wyzywająca praca, dająca dużo satysfakcji. No o kasie już nie mówmy. Ale naprawdę chciałbym cię zapytać o może twoją wizję tej nowoczesnej, już nie chcę powiedzieć, że w przyszłości, ale tej dzisiejszej detektywistyki. Wiesz co, zwieńczeniem tego wszystkiego było właśnie to, że założyłem działalność swoją, jednoosobową, ale nawiązując do tego, co ty teraz powiedziałeś, z racji na to, że właśnie rynek usług detektywistycznych bardzo mocno ewoluuje, bardzo mocno się zmienia, trzeba naprawdę gonić za technologią, za standardami, ponieważ zmieniają się czasy, w których przyszło nam żyć. W związku z tym właśnie razem z dwójką przyjaciół z branży detektywistycznej, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, powołaliśmy do życia Międzynarodową Agencję Detektywistyczną Grup 37. Jest to skierowane przede wszystkim dla klientów biznesowych, klientów też indywidualnych z Polski, z Europy, ale również, jak się i okazało, z poza terenów Europy. Jest to bardzo duży projekt, ale udało nam się to osiągnąć. Zawsze się śmiejemy, że każdy z nas posiada jakieś inne cechy osobowe, inne predyspozycje, właśnie co spowodowało, że udało nam się to wszystko razem spiąć w całość. Tak jak powiedziałeś, rynek detektywistyczny w tej chwili staje się bardzo szeroko rozumianą usługą, ponieważ od takich spraw jak zdrady czy weryfikacje pracowników na L4 dochodzą bardzo poważne tematy dotyczące porwań ludzi, poszukiwań, analizy rynku, wywiady gospodarcze, kradzieże i oszustwa, które się zdarzają w korporacjach. No i oczywiście ten cały szeroko pojęty OSINT, o którym też wspomniałeś, pozyskiwanie informacji o ludziach. Ja już nie wspomnę o technologii, która teraz jest. Tak naprawdę powiedzenie, że można w tej chwili można naprawdę wiele sprzętu zakupić, trzeba mieć tylko po prostu na to pieniądze, ale trzeba się rozwijać w tym kierunku, trzeba też inwestować, ponieważ każda sprawa, każde zlecenie jest inne i okazuje się, że wymaga innego i szablonowego działania. I to jest fascynujące w tej pracy, że nie mam nudy, nie ma rutyny. Ja za każdym razem, jak przyjmuję zlecenie, czy przyjmujemy, no jest najpierw analiza tego, omówienie sposobu działania i naprawdę w co którejś sprawie wychodzi, że jest potrzebny kolejny nowy sprzęt, kolejne wprowadzenie jakiejś nowej technologii i trzeba po prostu w to iść. Nie przywiązujemy się do standardów. To jest to, co łączy ze służbą wojska specjalnych. Nie przywiązujemy się do standardów, nie działamy szablonowo, tylko działamy niekonwencjonalnie, ponieważ każde zlecenie jest inne i trzeba po prostu być na to przygotowanym. To, czy ja będę działał na terenie hotelu, restauracji, czy ja będę działał przy minus 20 przez kilkanaście godzin, no właśnie to, gdzie służyłem, nie stanowi dla mnie w tej chwili żadnego problemu, żeby podejmować takie działania, czy nawet wyjechać na drugi koniec Polski, czy do całkiem innego kraju. To nie jest w tej chwili problem. Więc na pewno wykorzystuję bardzo wiele z tego okresu służby w wojskach specjalnych. Mam takie lekko smutne przemyślenie, bo dobrze zrobiona robota, czy przygotowanie się do niej wynika z dobrze zrobionej analizy Słotowskiej bądź czegoś podobnego, kiedy poprzez pewne słabe punkty możemy wnioskować, jakie są zagrożenia, a tym samym jak im zapobiegać i w jaki sposób działać. I chociażby te nasze szczęsne, nieszczęsne służby specjalne, coraz więcej ekspertów podnosi, że to, co powinno je charakteryzować, czyli że to są podmioty stale uczące się, czy instytucje raczej, to że czasem im może tego brakuje. I ja mam wrażenie, że dobrze zorganizowana branża detektywistyki jest w stanie też pewne trendy kreować. Wiesz co, tak, jest tu 100% racji w tym, co mówisz.
Jeśli chodzi o klientów biznesowych, którzy czasem się zgłaszają do nas i przedstawiają swój problem, no nie możemy tutaj mówić o szczegółach na antenie o tych rzeczach, ale to naprawdę słucha się z wielkim zaciekawieniem i czasem człowiek jest naprawdę pod wrażeniem tego, że dochodzi do takich rzeczy. Skala jest tego niewyobrażalna, o czym ty też teraz wspomniałeś. Problem jest inny. Problem jest taki, że nasza ustawa o detektywistyce z dnia 6 lipca 2001 roku, ustawa o usługach detektywistycznych, która mówi właśnie o zasadach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, ona nam określa prawa i obowiązki detektywów. I tu właśnie się zaczynają schody, bo my mamy bardzo dużo obowiązków, zobowiązań wobec prawa, ale mało tak naprawdę od niego dostajemy. Mamy mało możliwości działania takiego, jak mają inne służby mundurowe. No ale jakoś trzeba po prostu dostosowywać się do tego, co jest, a nie użalać się nad tym. I licząc na to, że w jakiejś tam, nie wiem, czy niedalekiej, czy dalekiej przyszłości, bo wiem, że takie prace też są cały czas prowadzone, żeby dążyć do tego, żeby ten zakres usług, które nam będzie zezwalać na dostęp do różnych informacji, będzie jednak dla nas oficjalnie też dostępny i będziemy mogli troszeczkę inaczej z tego korzystać. Wspomniałeś również tutaj o sporządzaniu raportów i tak dalej, o tym, że można być powołanym gdzieś na świadka. Oczywiście kiedyś usłyszałem mądre słowa od jednego właśnie z moich przyjaciół z branży detektywistycznej, które mi tkwią w pamięci do dzisiaj. I nawet dzisiaj z nim na ten temat rozmawiałem rano. Mianowicie dotyczy to sporządzania raportów. Pracę detektywa tak naprawdę wszyscy widzą z punktu widzenia tego, że ktoś robi robotę operacyjną, ale potem trzeba jeszcze po wszystkim zmontować cały materiał i przygotować sprawozdanie dla zleceniodawcy, dla klienta, które tak naprawdę jest wizytówką, naszą wizytówką w sądzie, ponieważ w każdym momencie osoba zlecająca nam sprawę może poprosić nas o to, abyśmy wystąpili w roli świadka w sądzie na podstawie właśnie raportu, który sami sporządzimy, pod którym się podpiszemy. Więc sporządzenie raportu to jest naprawdę bardzo ważna sprawa i to musi wyglądać bardzo transparentnie. Ja rozumiem, Jasiu, że państwo sobie uzurpuje pewne prawo kontroli i nadzoru nad branżą, bo jednak udostępnia w cudzysłowie cywilom bardzo, no z jednej strony szeroki katalog uprawnień, a z drugiej, jak się okazuje, dość wąski. Ale tak naprawdę to państwo samo to nam wszystkim zafundowało, chociażby deregulacją, tak? Dzisiaj tak naprawdę krótki kurs upoważnia do wpisania się na listę. Kiedyś wyglądało to trochę inaczej. Czy teraz wy, bo traktujecie też jako branżę, widzicie pewne rozwiązanie problemu? No, nie przypuszczam, żebyście patrzyli na wszystko w czarnych barwach i stwierdzili, że już się nic nie da zrobić, bo byście po prostu w tym nie siedzieli i byście się przebranżowili. Na pewno swoje pomysły na to wszystko macie, jakbyś mógł tak krótko na ten temat powiedzieć. Wiesz co, Artur, tak. Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów z dnia tam 6 marca 2018 rok i wymaga wpisu do rejestru działalności detektywistycznych prowadzonych przez MSWiA, więc jest to obowiązek, każdy z nas tam widnieje. Tak jak mówię, dla nas w tej chwili bardzo ważną sprawą jest to, żeby mieć możliwość dostępu do jakiejkolwiek bazy danych, oczywiście po ówczesnym sprawdzeniu interesu osoby zlecającej, czy korporacji, czy firmy, która do nas się zgłosi, bo tak naprawdę w bardzo dużej części my wykonujemy robotę dochodzeniowo-śledczą, którą wykonują też służby, nasze służby mundurowe. Więc ułatwiłoby nam to naprawdę bardzo sprawę i myślę, że przełożyłoby się to również na bezpieczeństwo, wykrywanie różnych niedozwolonych sytuacji, które mają miejsce również w kraju i poza granicą. No trzeba czekać. Tak naprawdę, zresztą sam wiesz z doświadczenia, że słowo czekać, szczególnie w strukturach służb mundurowych, jest bardzo popularne. Również to słowo się przenosi z nami
bardzo ładnie do strefy cywilnej. I tak jak mówię, jest cały czas w tej chwili, nawet na ostatnim spotkaniu, drugim spotkaniu detektywów, na którym miałem też przyjemność być w tak zacnym gronie, był poruszony ten temat właśnie możliwości uregulowania to w końcu, aby uzyskać jakieś uprawnienia do tych systemów. Jest to cały czas w trakcie realizacji, ale tak jak mówię, no trzeba być dobrej myśli, tak jak sam zwróciłeś uwagę, nie ma co siąść i płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba po prostu realizować zadania zgodnie z prawem, zgodnie z tym, na co nam pozwalają nasze regulacje i tyle, i robić swoje, bo tutaj nie ma innej możliwości, jak tylko działać i w temacie prób udoskonalenia tego systemu, który jest skierowany dla usług detektywistycznych, ale jednocześnie robić dalej swoją robotę, bo tutaj nie ma innej możliwości. Jasiu, tak niejako na zakończenie, żeby pewną klamrą nasze dzisiejsze spotkanie spiąć, jakbyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom, być może też i młodym ludziom gdzieś na początku swojej kariery, warto iść do wojsk specjalnych, a dalej warto próbować iść w stronę detektywistyki? Myślę, że warto. Oczywiście polecam, ale tylko, tak jak mówiłem wcześniej, osobom, które są w pełni świadome tego, o czym już mówiłem. Czyli dojrzały, świadomy wybór takiej decyzji, takiej drogi. A dlaczego? No dlatego, że jak mówiłem, praca jest bardzo satysfakcjonująca, wymagająca, ale dająca wiele możliwości w trakcie trwania samej służby, jak i po. Czego przykładem jest wielu, wielu z nas, którzy zakończyli służbę i odnaleźli się bez problemu w tym życiu cywilnym, ale jednocześnie też muszą pamiętać osoby, które będą chciały zostać w strukturach, dostać się do struktur wojsk specjalnych, o tym, że przed nimi wiele wyrzeczeń, jakie będą wiązały się z tą służbą, służbą wojska specjalnych. Dlatego musi decyzja być naprawdę wysoce dojrzała, bo potem kończy się to tylko tym, że w trakcie służby są problemy, zgrzyty, albo ktoś po prostu w trakcie samego procesu rekrutacji nie będzie mógł udźwignąć tematu, albo po prostu go nie udźwignie w trakcie służby. Czy ta praca detektywa jest atrakcyjna, czy można iść w tym kierunku? Mi się wydaje, że jestem przykładem tego, że można. Troszeczkę złamałem standardy, ponieważ raczej większość moich kolegów poszło w innym kierunku. Ja postanowiłem trochę to zmienić, ale uważam, że zrobiłem bardzo dobrą decyzję. Uważam, że można w pełni wykorzystać wiedzę, doświadczenie, które się zdobyło w trakcie służby w wojskach specjalnych. Praca w branży detektywistycznej jest również bardzo wymagająca. Jak wspomniałem wcześniej, niekonwencjonalne działania, odejście tutaj od jakichś takich standardów. Ważne, żeby się nie dać zaszufladkować. Tutaj trzeba cały czas na bieżąco być czas świadom tego, że technika idzie do przodu, a więc trzeba również podążać za tym. Technika dotycząca sprzętu, między innymi, ponieważ wszystkie zlecenia, które się otrzymuje, one się różnią między sobą, co zawsze zapewnia nam to, że nie popadniesz w rutynę i za każdym razem zadanie, które dostaniesz, musisz wykonać w jakiś taki sposób, przy którym potrzebny jest zawsze inny sprzęt, inne doświadczenie, ponieważ, nie wiem, jednego razu możesz robić zdrady partnerskie, za kilka dni się okaże, że spadnie ci na przykład tydzień pracy dla korporacji, gdzie sprawdzisz pracowników przebywających na zwolnieniach L4, czy sposób ich wykonywania pracy. Za dwa tygodnie może się okazać, że będziesz pracował przy porwaniu rodzicielskim, gdzie też takie sytuacje się zdarzają. I to też wymaga poświęcenia, stawia wysoko poprzeczkę, ale to samo co przy służbie w wojskach specjalnych, na samym końcu to jest jednak bardzo duża satysfakcja po dobrze wykonanej robocie. Myślę, że tradycyjnie udało nam się otworzyć znowu sporo drzwi do kolejnych rozmów, do których Cię już teraz oczywiście zapraszam. Dzisiaj moim Państwa gościem był Łukasz Jasiu Zycha, były specjals, obecnie właściciel katowickiego biura detektywistycznego Detektyw Zycha. Bardzo serdecznie, Łukaszu, dziękuję. Dziękuję bardzo, Artur, za rozmowę. Dziękuję Państwu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube.
Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.